programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegów. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów Casa Mia, dystrybutor produktów marki Zwiger. Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała dość pogodna i w miarę słoneczna aura. W południe termometry wskazywały 4 stopnie na północy, 7 w centrum i na południu naszego województwa. Po zachodzie słońca zachmurzenie będzie umiarkowane, noc bez opadów, ale gdzieniegdzie będą pojawiać się marznące mgły, które mogą utrudniać widoczność. Na termometrach minus 1 w Kłobucku, w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum. Na termometrach 0 w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, w Tychach, 1 stopień na plusie wskażą termometry w Raciborzu i w Rybniku. Nie inaczej na południu, tutaj również chłodno, 0 na termometrach w Cieszynie, w Bielsku-Białej i w Żywcu. Jutro ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 972 hektopaskale. Na północy początkowo dzień z zachmurzeniem umiarkowanym, ale wzrastającym do dużego. Na początku dnia jeszcze gdzieniegdzie będą pojawiać się lokalne mgły, a w drugiej części dnia spodziewamy się opadów mieszanych, deszczu ze śniegiem, ale także marznącego deszczu, który może powodować gołoleć. Na termometrach 1 stopień na plusie w Myszkowie, w Zawierciu, w Częstochowie, w Kłobucku i w Lublińcu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 2 stopnie w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Nie inaczej, na południu naszego województwa, tutaj również zachmurzenie zmienne od umiarkowanego do dużego. Tutaj również wystąpią opady mieszane i marznącego deszczu, ale w miejscowościach podgórskich i w górach spodziewamy się samego śniegu. Na termometrach 2 stopnie w Żywcu, w Bielsku-Białej i w Cieszynie. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W czwartek na termometrach 0 stopni Celsjusza, zachmurzenie duże i całkowite. Niestety zatęsknimy za słońcem, będzie to towarzyszyć nam porywisty, silny wiatr i spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem, ale także samego śniegu. W piątek 1 stopień na plusie na termometrach, zachmurzenie również duże i całkowite i popruszy sam śnieg. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Na północy kolor żółty i umiarkowana jakość powietrza, obszar centrum, obszar rybnicko-pszczyński oraz Dolin Beskidzkich to kolor pomarańczowy i tylko dostateczna jakość powietrza. Mieszkańcy obszaru bielsko-cieszyńskiego niestety będą jutro oddychać powietrzem złej jakości. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegów. Sponsorem programu był właściciel sieci sklepów Casa Mia, dystrybutor produktów marki Zwiger.